Czy do Boga trzeba dorosnąć? Pytanie zadał mi jeden słuchacz i myślę sobie, no to jest dobre pytanie. No dobre pytanie, chociaż zamknięte, tak albo nie odpowiedź, polega na tym, że podczas szukania odpowiedzi na to pytanie można sobie wymyślić i przemyśleć różne rzeczy, a nie sama odpowiedź jest ważna. To jest jakaś odpowiedź, tak albo nie, albo coś pomiędzy, ale sam proces dochodzenia do tego, to jest ważne. No i to jest jedno z takich pytań, bo ja szukam takich pytań, na które odpowiedź w ogóle po coś się przyda. I odpowiedź na pytanie, czy do Boga trzeba dorosnąć, się akurat przyda, bardziej niż się wydaje. Bo jak się to zrozumie, to może się okazać, dlaczego niektórzy ludzie za cholerę nie mogą nic z Bogiem, nic w żadną stronę i w ogóle im to nie idzie, a inni znowu bez problemu od razu jakieś głosy słyszą, coś się dzieje, zbieg okoliczności, przypadki, nie wiadomo co. I Bóg odpowiada, zapyta, że wtorek, w środę już jest rozwiązanie. I w ogóle jednym idzie tak, drugim inaczej. I to może decydować o tym, to czy do Boga się dorosło, czy nie. No i teraz tak, to jest pytanie, na które można odpowiedzieć tak i znaleźć całą kupę argumentów i nie, i też znaleźć całą kupę argumentów. Więc zacznijmy od ludzi konkretnych. Wyobraźmy sobie przeciętnego TikTokowca. O, tu grają tacy na przykład. To są gówniarze, tak tłumacząc na polski, i oni do Boga nie dorośli i nie dorosną prawdopodobnie. Może nigdy nawet, wielu z nich, bądźmy realistami, nic to nie da i będą zawsze za głupi. Taki przeciętny jakiś taki TikTokowiec współczesny mało lat, zresztą nie tylko współczesny w ogóle, przeważnie, charakteryzuje się tym, że jest arogancki niesamowicie. Wydaje mu się, że wszystko wie, tak naprawdę nic nie wie, ale mu się wydaje, że wie. I on już wie, bo się nauczył z internetu, wlazł na stronę, kliknął w linka, posłuchał i nie wie, co posłuchał, ale wie, że zostało mu wrażenie, że o ja cię pierniczę, Boga nie ma, Kościół to debile i wierzenie w Boga to już szczyt kretynizmu, tylko ateizm, bo ewolucja, bo żyrafa ma długą szyję, bo tam coś, jakiś nerw jest, bo widziałem, że tak powiedział Dawkins i wszyscy, którzy mówią inaczej, to są głupi, do kruchty z nimi, do księdza i w ogóle. No i z grubsza wszystko jasne, wszystko wiadomo, mądrzy ludzie, głupota czysta. Więc są ludzie, którzy do Boga nie dorośli i dopóki będą na tym etapie myślenia, który polega na braku myślenia całkowitym, najlepiej to nie dorosną i nic nie zrozumieją. Dlatego, że w ogóle nic nie zrozumieją. Nie chodzi, że Boga nie zrozumieją. Koncepcji, że jest jakaś istota, która stworzyła świat i może jest, może nie ma. A jak jest, to może jest ta, jaka jest z Biblii opisana, a Biblię też trzeba się nauczyć czytać, w ogóle trzeba czytać przede wszystkim. No, więc do jakiegoś takiego etapu trzeba dojść minimum w ogóle zainteresowania, umiejętności rozumowania, dystansu do siebie samego i do tego natłoku informacji ze wszystkich stron, trzeba do tego dorosnąć, żeby w ogóle można było o czymś gadać. Na jakikolwiek bardziej skomplikowany temat niż naciśnij guzik i poleci ci kotek z ekranu. Więc na wszystkie jakieś bardziej złożone tematy, powiedzmy, że nietrywialne, nie muszą być bardzo skomplikowane. W końcu Bóg aż tak skomplikowane to nie jest koncepcja. No ale wszystkie nietrywialne tematy wymagają już jakiejś dyscypliny umysłowej i postawy życiowej, nie wyciągania natychmiastowych, szybkich, najbardziej fajnych wniosków, tylko w ogóle używania rozumu. No, tak w skrócie. Wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję. Bo jak nie, no to ja nie wiem, jak to wytłumaczyć w skrócie. Nie chce mi się. Bo nie ma za bardzo powodu. Jak ktoś nie rozumie, że co to znaczy być młodym, głupim, aroganckim, bo sam jest młody, głupi, arogancki, to żadne tłumaczenie mu nic nie da, bo po prostu jest za głupi i za arogancki, żeby do niego dotrzeć teraz. A jeżeli ktoś już nie jest głupi i arogancki na tyle, że w ogóle kontaktuje, o co mi chodzi, to nie muszę mu tłumaczyć, więc nie tłumaczę. Teraz druga strona. Weźmy sobie pod uwagę ludzi, którzy są tak dojrzali, że aż do przesady. Za czasów Jezusa oni, to się nazywali faryzeusze, no nie wszyscy, ale ciągnęło do stronnictwa, to jest takie stowarzyszenie jakby religijne, byli ci faryzeusze, no i tam takich ludzi ciągnęło, którzy będą zaawansowani już. I oni, to oni studiowali, oni też przeczytali Biblię, w wieku 13 lat to już ją przeczytali kilka razy, znali na pamięć kawałki i w ogóle nic, tylko studiowali i się uczyli, żeby poznawać coraz więcej, coraz głębiej i tak dalej.
No i to jest może być pytanie, odpowiedź na pytanie, czy do Boga trzeba dorosnąć. Bo jak pomyślisz o młodzieży internetowej radosnej, to pomyślisz sobie, no tak, trzeba dorosnąć. Ale jak sobie pomyślisz teraz o faryzeuszach, których Jezus krytykował za to, że, jak to tu zacytuję, jak Jezus mówił, że przecedzają komara, a połykają wielbłąda, no to przychodzi do głowy, że nie no, do Boga to nie trzeba dorosnąć, a wręcz przeciwnie, nie można dorastać, bo się skończy jak faryzeusz. Taki gość, który przez 35 lat nic tylko się uczył, studiował i dumał i medytował, a na końcu doszedł do wniosku, że wie wszystko o Bogu, czy w sumie do tego samego, do którego dochodzi taki młody i arogancki, tylko że on już ma coś na poparcie, nie? Bo napisał już 15 książek i wszystko porozkminiał i wymyśla sobie w związku z tym prawo, że w szabat nie wolno uzdrawiać albo chodzić 100 metrów można, ale 105 już nie, bo Bóg wtedy zakwalifikuje to jako grzech. No i, no i teraz odpowiedź to jest na pytanie, że do Boga nie trzeba dorastać. A tu dam jeszcze jeden argument mocniejszy, bo sam Jezus powiedział, że jak się nie staniecie jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Że trzeba Królestwo Boże przyjąć jak dziecko, mówił, i że no tylko dzieci. Dzieci forever i w ogóle nic, tylko dzieci. No i to było na tyle ciekawe, że we wszystkich trzech pierwszych Ewangeliach, oprócz Jana, wszędzie jest ten cytat Jezusa o tych dzieciach zacytowany. No, że on mówił o tych dzieciach. Że masz być jak dzieci. No to rozwiązuje problem, prawda? Że trzeba do Boga nie dorastać najlepiej. No więc, no, no nie. Jaka jest odpowiedź pełna teraz? Wyszło, że dobra, jeden rabin powie tak, drugi powie nie, obaj uzasadnią i dalej człowiek nic nie wie. Nie, bo to jest dużo bardziej wszystko skomplikowane. Nie dość, że jest skomplikowane, to nieważna jest sama odpowiedź. Albo, bo może inaczej powiem, jest na to odpowiedź. Po odpowiedzi już wam powiem, zdradzę, że mówi tak, do Boga trzeba dorosnąć, ale nie zrozumiesz tej odpowiedzi, jeżeli ją weźmiesz tak powierzchownie. Bo na tym polega, albo inaczej, że poznawanie Boga, albo efektywna znajomość Boga, taka, która się w praktyce czymś przejawia, czyli coś zmienia w życiu, nie? To taka aktywność to jest proces. To, że ktoś zna Boga, żyje z Bogiem, ma jakieś doświadczenia, coś mu się tam dzieją, cuda, Bóg do niego gada w ten czy inny sposób, ale coś się dzieje, nie? Że to jest realne. Taki człowiek musiał przejść przez jakiś proces. I zresztą nawet jak przeszedł przez proces, to nie jest jakieś przejście i koniec, doszedłem do celu, teraz już Boga wiem, znam i jest. Tylko jakby jest cała postawa życiowa, która zmienia się w czasie, nie? I gdzieś na tych etapach, tak jak człowiek dorasta, nie? Bo jest najpierw mały, głupi dzieckiem, potem jest tam średnim i się rzuca na wszystkie strony, a potem się uspokaja, potem ma depresję, a potem jest staruszkiem i tak dalej. Taki proces życiowy z Bogiem to też są jakieś takie etapy. No ale nie ma jakiegoś jednego etapu dla wszystkich dobrego, który pasuje i wszyscy przechodzą taki sam etap. Więc nie można powiedzieć, że ktoś się znajduje na tym etapie, a inny na innym, ale są części wspólne i podobne. To znaczy zawsze jest tak, że na początku człowiek jest głupi, a potem z wiekiem mądrzeje. Już tak powinno być, bo czasem głupieje, ale to jest naturalne i to jest jakby taki część wspólna dla wszystkich, nie? No i teraz tak. Są ludzie w Biblii, którzy podchodzili do Boga strasznie dziecinnie. Na przykład król Dawid, zanim był królem, to on do Boga miał stosunek strasznie dziecinny. Taką dziecinną wiarę miał i to nie wiem, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Bardziej chodzi o charakterystykę tego. Bo to był taki gość, co pasł sobie owce czy coś tam i spędzał sobie dni na powietrzu. I Boga strasznie, był do Boga przywiązany, tego Boga Izraela wtedy. I to się objawiło wszystkim, wszyscy zobaczyli, że on był taki dziwny i strasznie nawiedzony na punkcie Boga. Jak była taka, była wojna, Izrael kontra Filistynowie, coś tam. No i była jakaś taka patowa sytuacja i wtedy ten Goliat przyszedł i wyzwał na pojedynek kogoś ze strony Izraela. No to się ten Dawid wtedy uaktywnił, się striggerował
I zaczął krzyczeć, że co to się nikt nie zgłasza. No przecież każdy się może zgłosić, bo to Bóg walczy, a nie my, nie? Więc w ogóle to, że nikt się nie chce z 2,5-metrowym gościem, wielkoludem, chodzącym czołgiem pojedynkować, to jest dowód na to, że wy w ogóle nie wierzycie w Boga, a ja będę wierzył. Więc jego rodzina twierdziła, że Dawid jest arogancki. Dawid był najmłodszy w ogóle w rodzinie i jego bracia mówili, że on jest arogancki, nie lubili go. Bo ta postawa, i to się właśnie czyta, to człowiek myśli sobie, no nie rozumieli dobrego, świętego Dawida. Otóż ja myślę, że oni mieli rację, że on był arogancki, bo on był młody. Ta młodość i bardzo duża wiara w Boga to charakteryzuje takie dziecinne podejście do Boga, czyli wierzę w 100%, że mój tata może wszystko, wie wszystko, umie wszystko i w ogóle jest najlepszy. I ja w ogóle bezmyślnie zrobię wszystko, bo to jest jakaś totalnie ślepa wiara. I ona jest bardzo dziecięca, nie? Jak dziecko. Ale ją można pomylić z arogancją, bo nawet nie wiem, tylko można ją pomylić z arogancją. Ona jest arogancją, nie? Bo to jest jakby też przekonanie o sobie, że ty znasz dokładnie plan Boga i wiesz dokładnie, co robić, bo że samo twoje zaufanie do Boga wystarczy, nie? Że ty... Co ci przyjdzie tylko do głowy, to musi być od Boga od razu. Jak ci przyszło do głowy, że a może jutro sąsiad, nie wiem, z sąsiadką będą mieli wypadek, to znaczy to już jest proroctwo i to trzeba im to powiedzieć, bo to jest, jesteś tak bardzo wierzysz w Boga i mu kochasz go i mu ufasz, że no, musi to być od Boga. Nie, to taka postawa strasznej pewności siebie i arogancji, to jest ta sama postawa, którą dzisiaj mają młodzi ludzie po tych kursach internetowych ateizmu. I Dawid miał to samo przecież. On był arogancki w tej swojej wierze super wypasionej, ale Bóg go lubił. Musiał mieć też coś więcej, nie tylko sama arogancja, bo człowiek nie jest naprawdę taki aż banalny, nawet jak jest młody, żeby go sprowadzić do jednej rzeczy. Tak samo jak Bóg nie jest, że go ludzie sprowadzają, tylko że Bóg jest miłością i niczym więcej już. Nie, w ogóle już innych rzeczy nie ma, tylko miłość. Święty Mikołaj, 100%. No to nie, Bóg nie jest, ludzie nie są, żadna istota chyba żywa nie jest, chyba że, nie wiem, może glizda jakaś albo chomik, nawet chomik ma więcej charakteru niż to, co ludzie sobie wyobrażają o Bogu i ludziach. Więc Dawid był nie tylko arogancki, ale był. I ta młodość jego, ta postawa życiowa się takim przejawia takim narwaniem, strasznie narwany był, nie siadł, nie pomyślał, nie zastanowił się, nie stwierdził, że może to ja nie jestem najlepszym wyborem, żeby stawać do pojedynku, chociaż mam wiarę, może inni też mają wiarę, a nie tylko ja jeden, ale on jakby się tak zachowywał, jakby uważał, że tylko on wszystko, tylko on wierzy w Boga, inni nie. I w związku z tym wszyscy są głupi, a on jest mądry, nie? Coś takiego. No, tak widać, że no, można jakby tak podejść bez założenia, że to jest dobry bohater w Biblii, to można co zauważyć, że to tak aż nie było takie piękne. No i co? I to jest jeden z tych bohaterów, który miał, można by powiedzieć, że on nie dorósł do Boga, bo to nie jest dojrzała postawa życiowa takiego. To był początek kariery Dawida, później się był coraz mądrzejszy. No i to miało różne swoje cechy, plusy i minusy. Wpadł gdzieś tam w pułapkę z jakąś kobietą, człowiek dojrzały, wpada w pułapki życiowe też, nawet chyba częściej. No więc ktoś by tu powiedział, no to do Boga trzeba dorosnąć, taka teza jest nieprawdziwa, bo Dawid był bohaterem właśnie dlatego, że był jak dziecko, był narwany, był arogancki i rzucał się na oślep. Pierwsi apostołowie też przecież tacy byli, to byli młodzi ludzie przeważnie. Jezus sobie ich wybierał i oni za nim rzucali wszystko i szli. No to jest znowu młodość, nie? To jest ktoś, kto nie dorósł w ogóle do sytuacji. Jeśli trzeba zastanowić, to jest decyzja zmieniająca całe życie. To trzeba siąść i pomyśleć, czy jakiś nowy rabin przyszedł, mówi, że jest Mesjaszem, może jest, może nie jest, nie wiadomo, ale rzucać od razu pracę i rodzinę i chodzić za nim po całymi dniami, miesiącami, no to no nie wiem, to jest, trzeba się zastanowić, dojrzałym być trzeba. A oni nie byli. I widać to też potem, jakie wyprawiali głupoty. W noc, kiedy aresztowali Jezusa przed samym procesem, przed Piłatem i egzekucją, to była taka sytuacja, że jego najbardziej narwany apostoł Piotr wziął i rzucił się na straż. No to byli, to nie byli Rzymianie, co prawda, ale też wojskowi. No i wziął i obciął komuś ucho. Nie? Miał taki miecz, jakby mieczyk. Takie długie noże mieli wtedy.
wziął i uciął ucho. No Jezus powiedział, żeby się uspokoił, przykleił to ucho z powrotem, ono się tam zrosło i powiedział, że ogólnie tego. No i wtedy Piotr znowuż zareagował też po młodzieńczemu, bo wziął i uciekł. I zgubił gacie. I w ogóle wszystko zgubił, nic już nie miał i uciekł. Więc to nie jest dojrzały człowiek. No i co, znowu ktoś powie, no to patrz, był niedojrzały Piotr, nikt nie zaprzeczy, że on bardzo niedojrzale się zachowywał i jego inni uczniowie też. Na przykład kiedy się kłócili o to, kto w ogóle jest z nich największy, kto ma być już papieżem. Nie? Jeszcze Jezus jeszcze nie umarł, nie zmartwychwstał, nic się jeszcze nie stało, a oni już się kłócą, kto tu jest najważniejszy. Jeszcze to jakby się kłócić o spadek ojca przy ojcu, który jeszcze nie umarł. No po prostu masakra. No i co? No nie, nie, i co? Jest to dojrzałe? Nie jest. I co? Przeszkodziło im to? No, trochę tak, no bo odstawiali różne głupoty i potem za nie płacili. Były konsekwencje. Ten Piotr, który najpierw protestował gwałtownie, że się nigdy mistrza nie wyprze, a nas jeszcze nie minął, noc nie minęła, a on już się go zaparł, to potem strasznie płakał i był bardzo nieszczęśliwy z tego powodu, że coś takiego odstawił. I do tego wszystkiego to zostało zarejestrowane. I przez następne 2000 lat ludzie o tym czytają, co on zrobił. Więc no nie jest to fajna rzecz, jest konsekwencja takiej głupoty. Ale z drugiej strony pokazuje to jedną ważną rzecz, że nie trzeba być dojrzałym, żeby być z Bogiem blisko. Bo ani Dawid nie był na początku dojrzały, ani apostołowie nie byli dojrzali. I jeszcze tam inne są przykłady. Więc po co ma ktoś być w ogóle dojrzałym? Skoro się okazuje, że bycie niedojrzałym, to w ogóle jeszcze lepiej nawet niż być dojrzałym i dorosnąć do Boga. No, więc to jest ogólnie głupie podejście, bo tak naprawdę nikt z nas nie wybiera za bardzo, czy dorosłem do Boga, czy niedorosłem. Nie? Że to nie jest tak, że wybieram sobie. Dobra, to ja jestem dorośnięty dzisiaj. Przekonałeś mnie, Martin, dorastam do Boga dziś. Albo odwrotnie. Ktoś sobie myślał, że jest dorośnięty do Boga, a teraz ja mu pokazałem przykład Dawida i apostoła Piotra. I mówi, dobra, to ja od dzisiaj jestem niedorośnięty. To ja się ogłupiam. No myślę, że się nie uda, nie? Więc to nie jest kwestia, że możemy tak łatwo decydować, ale to nie jest też bezużyteczne. Na przykład apostoł Paweł znowu, który był tak dojrzały, że przegięcie miał w drugą stronę, bo zabijał uczniów Jezusa na samym początku kariery, a potem mu się Jezus objawił, dostał wizji i przeszedł na drugą stronę, zdradził, nie? Zdradził ideały i został chrześcijaninem. Na początku nikt mu nie wierzył, w ogóle wszyscy się go bali, że będzie tutaj przyszedł ich pozabijać od środka, nie? No ale się w końcu dali przekonać, a potem Paweł robił dobrą robotę dla chrześcijaństwa. I ten Paweł był bardzo wykształcony i dojrzale, za bardzo aż pisał, ale dzięki temu, że był dorośnięty do Boga, to napisał te listy, które są teraz główną częścią Nowego Testamentu. I tam wyjaśnia takie różne konsekwencje tego, co Jezus zrobił. Bardzo dobrze, że to wyjaśnia. No, kto by to inny wyjaśnił? Apostołowie trochę za głupi byli na takie rzeczy ci pierwsi. Może z czasem oni byli coraz mądrzejsi, ale jednak no, to Paweł wziął i to napisał. Też tyle rzeczy, które robił i mądrze je robił i z sensem, i jednocześnie słuchając Boga, no to jest owoc tego, że gość był dorośnięty do życia z Bogiem i były konsekwencje nieprzyjemne dorosłości jego też, bo zaczął właśnie od dużo gorszych rzeczy niż Dawid, bo Dawid tylko wyszedł na powiedzmy aroganckiego, Paweł, czy ten apostoł Piotr wyszedł na głupka, ale apostoł Paweł na początku był mordercą. No to taka jakby większa już waga problemu. No. I czy jesteś dorośnięty do Boga, czy nie, to i tak będą negatywne konsekwencje. Więc tym to bym się nie przejmował tak bardzo. Ale to, co jest ciekawe w tej rzeczy, jak się prześledzi, że to jest taki proces dorastania, jeżeli on jest naturalny, to ja myślę, że on przebiega tak, że na początku człowiek jest oczywiście niedorośnięty do Boga i robi wariackie, nawiedzone rzeczy. Okej, jak ktoś jest na tym etapie, to niech jest i niech korzysta i mocne jego strony niech wyjdą. Czyli mocną stroną bycia niedorośniętym jest ta
energia życiowa, chęć ryzykowania, kompletny brak wyobraźni, który powoduje, że możesz robić rzeczy, które dorosły nigdy nie zrobi, bo ty jesteś za głupi, żeby rozumieć, co robisz w ogóle. Ale dzięki temu w ogóle robisz i idziesz do przodu i rośniesz. Więc jak jesteś niedorośnięty, to bądź niedorośnięty, korzystaj z tego i bądź. Ale to jest początek gdzieś tam. Normalny proces powinien być taki, że z czasem człowiek rośnie i się robi coraz mądrzejszy. Był głupi, potem jest mądry. I no właśnie. I ten człowiek, który z czasem się robi mądry i dorośnięty, zaczyna dostawać różne bonusy. W ogóle jest tak, że im bardziej człowiek dorósł do życia z Bogiem, tym więcej Bóg może go użyć. No to już nie chodzi, że to jakaś dziwna rzecz, cecha Boga charakterystyczna. To jest cecha absolutnie każdego zwierzchnika w każdej sytuacji życiowej. Czyli jak ktoś ma firmę, to jego pracownicy im większe doświadczenie mają, tym więcej im można powierzać i na wyższe stanowiska ich przenosić oczywiście, nie? To samo jest z rodziną, to samo jest w jakichś grupach, to samo jest nawet w polityce. Jeżeli gdzieś istnieje jakaś taka polityka realna, prawdziwa i z sensem, to też tak powinno działać. No wszędzie tak działa. Więc ogólnie dorastanie to jest dobry proces. Nie, że uciekajmy od tego, bo bycie za mądrym to jest złe. To, że Jezus teraz powiedział, że musicie być jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Bożego, to nie jest sprzeczność z tym, że mamy dorastać. Gdzieś tam, dokładnie nie pamiętam gdzie, ale apostoł Paweł znowu napisał w Biblii, żeby wcale nie być jak dzieci w myśleniu, żeby nie być jak dzieci, tylko żeby myśleć jak dorosły, czyli trzeźwo, mądrze, nie? Z dystansem, brać pod uwagę różne rzeczy i opiernicza wszystkich za to, że są jak dzieci, kiedy już powinni być więksi trochę, nie? I to jest opisane, on to porównuje tak, że dzieci trzeba karmić mlekiem, a dopiero jak dorastają, to zaczynają żreć stały pokarm i w końcu jedzą mięso. I mówi tak, że ja was ciągle tu muszę karmić mlekiem, a powinniście już jeść mięso. No i to jest zarzut, więc to nie jest dobra cecha, że ktoś na wieki zostaje niedorośnięty i jakiś taki niepełnosprawny umysłowo. No to czemu tak Jezus powiedział, że trzeba być jak dzieci? Bo jemu chodziło może o jakąś taką niewinność, ufność, postawę życiową czy coś takiego? No na pewno tak, bo też powiedział tam, że trzeba tak, nie, że ja to powiedział ładnie, no coś tego typu, w ten deseń mówił, nie pamiętam już dokładnie tego słowa, co tam użył, ale no tak, chodzi o takie charakterystyczne cechy dla dzieci, ale nie głupotę. Na pewno, ani nie arogancje, bo to nie są dobre cechy, nigdy nie są chwalone. No, ale dobra, jak mówiłem, to jest proces, nie? Więc ten naturalny proces, akceptujmy, że on istnieje w ogóle i nie hamujmy tego naturalnego procesu. Więc jak ktoś jest młody i głupi, niech się cieszy, że jest młody i głupi, bo jest energetyczny, ryzykuje i zdolny do szaleństw. Dobrze. No dobrze. Potem jest następny etap, jak się dorasta, to jest niebezpieczny moment, kiedy ktoś jest jeszcze nie całkiem dorosły, nie dzieckiem i może albo wziąć dobre cechy z obu światów, albo złe cechy z obu światów. Dziwnie często bierze złe cechy z obu światów, czyli nie jest już, ani już nie ma energii życiowej jak dziecko i ciekawości i zdolności do ryzyka, a jeszcze nie ma wiedzy i mądrości jak stary. Jest taka no, masakra trochę. Więc to jest niebezpieczny etap. Ale jakieś tam swoje plusy też ma. Nie wiem jeszcze jakie. No w każdym razie nie lubię tego procesu. Potem jest w końcu człowiek stary albo dojrzały. I on już jest mądry, ma dystans i pokory nabrał, bo już swoje przeżył, swoje odcierpiał, konsekwencje poniósł swojej głupoty i teraz już wie i jest ostrożny. Na nieszczęście niestety często nie ma już chęci do działania. Więc dużo jest takich starych ludzi, którzy są młodzi biologicznie, nie? Że już jest takich 20-latków znam, którzy się zachowują jakby byli kompletnie starzy. Aż się dziwię, że siwi nie są, nie? W ogóle nie mają życia. Są tacy, jedna depresja chodząca, nie? Jakby już nie wiadomo, co przeżyli. Jak gdzieś pytasz, jeszcze nic nie przeżyli, ale tak się zachowują, jakby przeżyli. No takie dziwne zjawisko jest w tych czasach. No to jest typowe dla dzisiejszych czasów, kiedy dostęp do wszystkiego jest bardzo duży, nawał informacji i takie bardzo łatwo pomylić pozory mądrości z prawdziwą mądrością. Pozorem mądrości jest to, jak wchodzisz sobie na filmik gdzieś i posłuchasz historii podróżnika, który był na całym świecie i posłuchasz tego parę godzin i myślisz sobie, o ja wiem wszystko o świecie. To jest pozór.
prawdziwa mądrość, doświadczenie podróżnika bierze się z tego, że to ty pojeździłeś po świecie i byłeś w tych miejscach. I to jest naprawdę całkiem co innego. No nie da się zastąpić podróżowania oglądaniem filmów podróżniczych, zwłaszcza na YouTube. Więc taki łatwo te pozory, stąd te takie przekonanie ludzi, że są starsi niż naprawdę są. Naprawdę większość ludzi są strasznie gówniarze w tych czasach. Niestety taka jest prawda. Dlaczego? W sensie, że nic nie przeżyli. Nawet ci, którzy są mądrzy albo dużo już przeżyli. No ja już tam przeżyłem coś tam, mieszkałem w tylu miejscach, pracowałem w tylu miejscach, tylu ludzi poznam i tak dalej. Ale jak się porównam do ludzi, którzy żyli 300 lat wcześniej, to przecież ja jestem straszny gówniarz dalej, bo ja tak, nie byłem na żadnej wojnie, no ja dopiero byłem na Ukrainie, ale co to za wojna w porównaniu z jakąś masakrą z średniowiecza? No, nie byłem na żadnej wojnie, nie byłem jakichś tam dzieci na utrzymaniu, nie było plag, nie przeżyłem, bo no COVID, no ludzie, COVID, do dżumy porównywać, albo takich rzeczy. Nie było wojen religijnych, nie palili nikogo na stosie przy mnie, no po prostu... Takie żyję jak w świecie jednej zabawy. To jest jakby taka symulacja życia, taka zabawa w życie, bo jak se porównamy do prawdziwego życia z poprzednich wieków, że ludzie mieli naprawdę problemy, to dzisiaj to my żyjemy w przedszkolu. Więc nawet ci doświadczeni dalej są strasznie dziecinni jednak. No. Więc ciężko, nie ma się co dziwić, że ciężko mężów stanu, ciężko polityków mądrych jakichś, albo nauczycieli już nawet, albo liderów. No bo nawet nauczyciel z dzisiejszych czasów to jest gość, który już w ogóle nic nie przeżył, bo on tylko był na studiach. A na tych studiach uczony był przez ludzi, którzy też nic nie przeżyli. Chyba, że już jacyś tam starzy z czasów wcześniejszych to może jeszcze coś tam przeżyli. No i ogólnie no wszystko spada w dół i lecimy w stronę przedszkola. Dobra, ale naturalny proces powinien być taki, jak mówię, że człowiek rośnie i to, co jest paradoksem w tym byciu dzieckiem albo dorosłym, czyli byciu dorośnięciu do Boga albo niedorośnięciu do Boga, paradoks polega na tym, że koniec procesu dorastania polega na tym, że jesteś stary i mądry. I kiedy jesteś stary i mądry, jak mistrz Yoda z Gwiezdnych Wojen, to zaczynasz inaczej widzieć świat i twoje widzenie świata, co wynika na przykład z Gwiezdnych Wojen, widać, tak? Twoje widzenie świata jako starego i dorośniętego człowieka jest takie samo jak dziecka. Pod wieloma względami. To znaczy priorytety jakby cofają ci się do tych samych, które miałeś jak byłeś mały. Bo jak jesteś mały, to uważasz, że w życiu najważniejsze jest jeść, pić, dobrze się bawić, iść spać, potem dochodzą jakieś panienki, prawda, czy chłopaki, czy co tam lubisz. Rowery, samochody, różne takie. Nie? Wszystko jest strasznie proste, ekscytujące i cieszą cię najprostsze rzeczy życiowe. Później jest ten środkowy etap, który jest najgorszy, bo zaczynasz zarabiać i ubezpieczenia szukać, i domy sobie budować, i remontować. Nie? A potem, jak masz 80 lat, nagle odkrywasz, że wszystko jest gówno warte, życie nie ma sensu i najlepsze, co może człowiek zrobić, to jeść, pić, jeździć na rowerze, patrzeć na panienki i takie różne rzeczy. Więc cofa się w rozwoju do tego samego, co już było na początku. Tylko, że na początku to robił odruchowo i naturalnie, a na końcu to robi dlatego, że jest mądry. I już wie, że życie nie jest wcale takie ważne. No, albo, że on nie jest taki ważny, że musi tak się męczyć i myśleć o sensach życia. Tylko trzeba zjeść, pić, cieszyć się, że cię nic nie boli, reumatyzm cię nie boli. I cieszyć się, że kaczuszka w parku, prawda, coś tam, w ogóle wszystkim się cieszą. Starzy, mądrzy ludzie. Chodzą uśmiechnięci. No wiem, to w Polsce ciężko zauważyć taki egzemplarz. Wszędzie ciężko zauważyć taki egzemplarz, ale w Anglii bywają. Bardzo lubię tutajszych staruszków. Oni są bardzo szczęśliwi, z wszystkimi chcą gadać, zadowoleni. Z życiem zupełnie szczerze. Bardzo fajnie, coś fajnego. I mają te same cechy, co dzieci, tylko lepsze, nie? Bo dzieci są takie nieopanowane żywioł, głupota przy tym, arogancja i coś tam, a u starych tego już nie ma, bo już się nauczyli, ale jednocześnie jakby odzyskają pogodę, taką ciekawość świata ciągle. No, czasem, może idealizuję trochę. Dużo staruszków to są straszne mędy, jednak tak jak i dzieci. No, ale wiecie, o co mi chodzi teraz? Jeżeli człowiek dojrzał do życia z Bogiem, to zrozumiał ten dojrzały, że trzeba być jak dziecko wobec Boga, bo to jest efekt bycia dojrzałym.
efekt dorośnięcia do Boga objawia się tym, że człowiek jest jak dziecko. Znowu, jeżeli przechodził taki jakiś proces. Czasem ktoś, nie wiem, od razu to wyczuwa jakby i cały czas jest taki wesoły i dzieckowaty. Może. No tak jak był ten Obelix i Asterix, nie? To Obelix wpadł chyba do beczki z eliksirem i już został silny na zawsze. No to się zdarza, jak ktoś wpadnie do beczki z eliksirem i dorósł do Boga i rozumie koncepcję, żeby być jak dziecko, o której Jezus mówił. To, że Jezus mówił, żeby być jak dziecko, nie dotyczy wcale niedojrzałości. To jest cecha charakterystyczna i dla młodych, głupich, świeżych, że są jak dzieci, i tych najbardziej mądrych, najbardziej dojrzałych, którzy znowu są jak dzieci. I najgorzej mają jak zwykle ci w środku, którzy jeszcze nie są tu, a już nie są tam. I oni, to do nich jest mówione przede wszystkim, żeby być jak dzieci. Ci, którzy Jezusa wtedy słuchali, dziwili się, że On tak w ogóle mówi i o co Jemu chodzi. Dlatego to jest cytowane w trzech Ewangeliach i tak jest zdziwieniem. Wszyscy mówią, że brał te dzieci i mówił, że macie być jak dzieci i już się wszyscy drapali po głowie, o co Jemu chodzi. No, a z tej perspektywy, co już 2000 lat później, to myślę sobie, że my możemy to lepiej już trochę gdzieś zrozumieć i myślę sobie, że to zrozumienie, co ja Wam tu przedstawiłem, to jest mądrość i kwintesencja tego, co on tu powiedział. Dobrą rzeczą z tego jest to dla wszystkich, że to jest dużo bardziej dostępne dla każdego, żeby być jak dziecko, tylko z różnych powodów. Musisz albo, ogólnie chodzi o to, żeby sobie odpuścić całą masę rzeczy. Czyli te rzeczy, które się wydają tak strasznie ważne na tym świecie. Te pieniądze, te domy, te nie wiadomo co, kariery, inne takie rzeczy strasznie ważne. Sławy internetowe i różne takie głupoty. Ludzie chcą, jak to się mówi, nie dojrzewać, tylko samorozwój, to było to słowo. To jest tak gówniana rzecz, ten samorozwój. Bo samorozwój oddala człowieka od bycia dzieckiem. To już sama ta koncepcja jakby domyślnie przyjmuje, że trzeba iść w górę, do góry, być coraz lepszym w karierze i coraz bardziej wielkim i coraz bardziej jakimś tam, nie wiem, coraz więcej mieć pieniędzy, umiejętności, spojrzenia, wszystkiego. Jakby to nie jest cofanie się, a Jezus mówił o czymś innym, nie mówił o samorozwoju, macie być samorozwinięci, tylko mówił, że macie być jak dzieci. On tutaj ewidentnie woła o to, żeby się upraszczać, a nie żeby się komplikować. Dziecko jest proste. Człowiek też jest prosty. Człowiek się tylko sam komplikuje na własne życzenie. To jest ta rzecz, która może komuś pomóc. To też wyjaśnia, dlaczego ludzie, niektórzy, nie są w stanie nijak skontaktować się z Bogiem. No po prostu nie idzie w ogóle. Jak z mojego doświadczenia wynika, że ci ludzie to są zawsze, ale to zawsze pomiędzy byciem super młodym i głupim, narwanym z wyobraźnią, a bardzo dojrzałym i bardzo mądrym, że już doszli do tego, że trzeba być jak dziecko i odpuścili sobie. Są zawsze pomiędzy i to przeważnie tak na momencie szczytowym. Nie? To jest taka, że mają, jeszcze mają bardzo dużo arogancji z bycia niedojrzałym, niedorośniętym do Boga, a jeszcze nie mają w ogóle tego sedna mądrości, która każe przyjmować postawę pokory i mówi ci, że jesteś mało znaczącym, małym źdźbłem trawy we wszechświecie, w związku z tym uśmiechnij się, nie przejmuj się, zaśpiewaj sobie jak w filmie, jak się nazywał, Żywot Briana, Life of Brian, zaśpiewaj sobie Always look at the bright side of life. Wisząc na krzyżu, na przykład. No, nie musisz wisząc na krzyżu, ale wiesz o co chodzi? Że to jest ta mądrość, żeby zdystansować się. I to są ludzie, którzy nie umieją nijak załapać kontaktu z Bogiem, to są ludzie, którzy są bardzo pomiędzy, wysoko, wysoko nad poziomem dziecka. Bo to jest taki łuk. Idziesz od poziomu dziecka, idziesz potem do góry, oddalasz się od dziecka, a potem spadasz w dół, jak dobrze pójdzie, kiedy pożyjesz sobie mądrze i nabierasz znowu, rozczarowujesz się absolutnie wszystkim i rozumiesz, że bycie, Bóg nas stworzył tutaj po to, żebyśmy byli prości, żebyśmy byli jak te owce, żarli trawę, pili piwo, cieszyli się życiem, byli szczęśliwi. Bycie szczęśliwym nie polega na ściganiu się z innymi ludźmi, ani nawet z samym sobą. Nie polega na samorozwoju. Bycie szczęśliwym polega na tym, żeby sobie odpuścić. Bo życie tutaj na ziemi jest bez sensu. No.
Bez sensu jest, tak na dłuższą metę, jakby szukać jakiegoś wielkiego sensu. Tu nie ma wielkiego sensu, nigdy nie miało być. Ludzie byli jak dzieci w raju i znowu będą jak dzieci w następnym raju, który będzie. Ale pomiędzy tym ubzdurali sobie ci ludzie, że trzeba się zaczynać być coraz bardziej jak Bóg. I wychodzą na głupków. Przy każdej okazji widać, jak bardzo ludzie nie są w stanie być jak Bóg. Nie? Jakiś COVID, który był nie tak dawno, pokazał, że wiara w eksperckość ekspertów, w wielką mądrość ludzkości, w walce z wirusem, jak okazała się kompletną klapą, gówno warta zupełnie. COVID jak był, tak jest dalej. Żadne maski, inne idiotyzmy, nic nie pomogły, nic się nie zmieniło. Ludzie przegrali i nie chcą się do tego przyznać nijak. I nic nie dała ta wiedza ekspertów, to straszenie, zrujnowanie gospodarek, inflacja, która potem przyszła. To wszystko się okazało kompletnie na marne. Wszyscy przeszli na wirusa naturalnie i ekspertom nie przyszło do głowy, żeby po prostu sobie odpuścić, bo oni są bardzo pomiędzy właśnie, ciągle na tym wysokim szczycie dążenia do kariery, uznania, szacunku i wszystkiego. Którego dzieci, których to cech dzieci nie mają. I Jezus mówi, bądźcie wy jak dzieci i cieszcie się, bądźcie happy. No, więc o tym jest ten odcinek, czy do Boga trzeba dorosnąć. Dla mnie, ponieważ ja już nie mogę się cofnąć w rozwoju i mieć teraz, nie wiem, 10 lat, kiedy miałem super przerośniętą wyobraźnię, nic jeszcze o niczym nie wiedziałem i byłem bardzo ekscytowała mnie gra w żabę na ZX Spectrum. Wyobrażałem tą żabę, ona miała 14 pikseli ta żaba, ale dla mnie to była cała żaba w swoim żabim skomplikowaniu. Ja musiałem nią przejść przez drogę. I na tej drodze były pikselowe samochodziki, które mnie rozjeżdżały i ten dźwięk był jednobitowy. Nie 8, nie 16, jednobitowy. On był piszczeniem po prostu. I to piszczenie w moich uszach zmieniało się w rzeczywistość, bo miałem dzieckowatą wyobraźnię. Jak czytałem sobie Lord of the Rings, to ja w głowie miałem cały film, który szkoda, że nikt nie nagrał, bo był dużo lepszy od tego filmu, który wszyscy mówią, że jest dobry, oprócz tych, którzy widzą, że nie jest dobry wcale aż tak. I ta książka robiła mi po prostu niesamowity film. Dalej to mam, ale nie aż tak, no. Więc ja nie mogę się cofnąć w rozwoju. Dla mnie jedynym sposobem na bycie dzieckiem jest nie cofanie się, tylko pójście do przodu. Bo tam z przodu, tam im więcej żyjesz, im więcej doświadczasz, tym bliżej tego miejsca, gdzie dojdziesz do takiego poziomu mądrości, że zaczniesz się śmiać z wszystkiego, z siebie, ze swoich wielkich ambicji się zaczniesz śmiać, z tych wszystkich nadętych polityków się będziesz śmiać, ile wlezie. Nie będziesz już przejmować tym, że Polska, Ukraina, Rosja, coś. Wszystko już się okaże nisko, na swoim miejscu, że to nie jest ważne, a ty będziesz najmniejszy z tego wszystkiego i będziesz się cieszył. No, to może tak upraszczam, nie? Ale mam nadzieję, że zrozumiałeś, o co mi chodzi. Zastanawiam się, czy w ogóle to, że ja tak mówię, to jest możliwe w ogóle do zrozumienia, bo to jest coś takiego, jakby tłumaczyć niewidomemu, co się stanie, jak zobaczy czerwony kolor, nie? Jak on działa w ogóle, bo ja też trochę nie wiem, bo ja nie jestem jeszcze na takim etapie chyba starości, aż żeby czuć się jak dziecko. Ja też mam jakieś ciągle ambicje, jeszcze ciągle chcę napisać piosenkę, co będzie jeszcze bardziej popularna niż była i takie różne duperele, nie? I coś budować, coś robić i tak mnie ciągnie do tego. I mam w sobie tą taką bardzo niedziecięcą ambicję albo jakieś takie chęci, ale tego jest coraz mniej z czasem i przybywa mi znowu z powrotem chęci jeżdżenia na rowerze, bawienia się, śmiania się, grania w gry, oglądania śmiesznych filmów i różne takie. Znaczy takich śmiesznych w ogóle filmów, na przykład opowieści, książek, czytania. Takie rzeczy właśnie fajne, zwykłe, proste. No. Więc trzeba iść do przodu. Trzeba dojrzeć do Boga. Dojrzanie do Boga prowadzi do bycia jak dziecko, uważam, na którymś tam etapie. No, ale chodzi o to, żeby się nie zatrzymać w połowie, bo ta połowa jest najgorsza. Żeby się albo cofnąć na początek, albo iść dalej do przodu. Ja bym poszedł dalej do przodu. Uważam, to jest najlepsze, jest bycie super staruszkiem wyluzowanym w kosmos. Co prawda wygląda się bardzo brzydko, ale ci już się to nie obchodzi. I nikogo innego też nie. Jakoś obchodzi, to
w ogóle ciebie to nie obchodzi, że kogoś obchodzi. No i to jest dobre, to jest fajne chyba. W tą stronę trzeba iść. Być jak dzieci w tą stronę, upraszczania się. No, więc czy ci daje ta odpowiedź coś w życiu? No nie wiem, się zastanów. Możesz się zastanowić, czy jest, czy gdzie jesteś na tej drodze, nie? Czy dorosłeś do Boga w ogóle? Bo gdzieś tam na początku jednak trzeba na tyle minimalnie dorosnąć do Boga, żeby w ogóle zastanawiać się nad tym, że w ogóle umrzesz. Niektórych nie dociera jeszcze to, bo nie wiem, za mali widocznie jeszcze na to, że to jest realne, że w ogóle żyją w realnym świecie. Nie, bo mają jakiś świat w głowie, w większości wymyślony, jakiś, siedzą w komórce więcej niż w życiu takim realnym dookoła i mają w głowie jakoś w ogóle, nie wiem, własną wizję świata i własną rzeczywistość. Więc z tego trzeba wyjść i do tego trzeba dorosnąć, żeby zastanowić się nad Bogiem realnym. Nie, już nie mówię o tych wszystkich boziach, z tych wszystkich kościołów nudnych, albo wręcz przeciwnie, rozszalałych, nie? Chodzi mi o prawdziwego Boga, czyli istotę, która sprawiła, że ty tu jesteś. I może ona szuka kontaktu z tobą, ta istota. Żeby zainteresować się, że w ogóle jest w realnym życiu taka istota, to trzeba do tego dojrzeć, do tego poziomu minimum świadomości jakiejś bycia człowiekiem. No i co to w ogóle znaczy? Tych najważniejszych pytań człowieka, żeby zadać te pytania, to trzeba dojrzeć do tego. Ale później jest problem już oczywiście, bo Jezus mówi, że trzeba jak dziecko przyjąć Królestwo Boże, bo inaczej lipa będzie. Tylko tak. Albo to nie będzie Królestwo Boże, tylko jakiś kościół znowu, sztuczna rzeczywistość twoja własna, gdzie Boga nie ma. A ja bym chciał, żeby był właśnie. Ja lubię tego Boga i dlatego ja słucham, co on do mnie mówi, zaryzykuję, stwierdziłem kiedyś i dobrze mi idzie to ryzykowanie, bo to fajne efekty przynosi w rzeczywistości realnej. Z drugiej strony, no raczej mnie wydalają z rzeczywistości wirtualnych, czyli z wszystkich tych kościółków i tych ich boziów różnych, co tam są po kościołach, bo w ogóle oni mają, ja ich nie rozumiem, oni mnie nie rozumieją. Ja mówię Bogu w sensie, że on istnieje naprawdę, nie? Że tutaj, tu teraz robi coś, zbieg okoliczności są prawdziwe, że mi coś mówi, żebym coś robił, ja coś robię, ryzykuję, cały czas coś się dzieje, naprawdę w rzeczywistości. A u nich to jest, że w niedzielę godzina i tam sobie coś przeżywają wirtualnie w swoim własnym sercu i w tym sercu mieszka Bóg i trzeba Jezusa przyjąć do tego podobno serca i go nic tamto nie wypuszczać. Do tego już nie mówią. Mówią zawsze, przyjmij Jezusa do swojego serca, a powinni dodać i go stamtąd nie wypuszczaj. Bo jak wyjdzie, to już stracisz kontrolę, a my stracimy kontrolę nad tobą. I po co komu taki kościół będzie? Otóż ja już poszedłem na skróty, stwierdziłem na początku, po co w ogóle mi taki kościół? I stwierdziłem, że nawet nie wpuszczam Jezusa do serca, tylko niech on sobie lata dookoła, jak te muchy tutaj, a nie, że zamykam go w klatce serca, on sam się siedzi, ja będę tam odwiedzał go raz w tygodniu, żeby mu smutno nie było. Nie, 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 to ja... Nie interesuje mnie to. Wiem, dużo ludzi właśnie po to idzie do kościoła i szuka. To odwyk w ogóle nie o tym jest. To pomyliście miejsca. A może i dobrze tu jesteście, bo możecie zobaczyć, że jest inna opcja zaryzykowania szukania Boga realnego. No, więc to wszystko, jak zawsze w każdym odcinku, biorę sobie wyłącznie tylko na podstawie czytania Biblii i życia, nie wiem, doświadczeń i może trochę ryzyka jakiegoś. No i jak zawsze polecam, nie wierz mi w nic, co ja tu mówię, weź i wszystko se sprawdź sam sobie, poczytaj sobie Biblii, zobacz, czy ten Jezus to, co mówił, to się zgadza z tym, co mówię, czy nie zgadza, czy na chłopski rozum się zgadza, Bóg przysłał psa, dzień dobry, chodzi, już go odeślę, no pies się odlał. I to jest właśnie prawdziwy Bóg, tak, przysyła psa, a pies się odlewa. No i w jakim kościele wam takiego psa zaprezentują? Bożego psa. Dzień dobry. O, chce się bać piłką. Okej. Okay. Ale mnie obślinił. Dobra, kończę, bo mnie pies obślinił. Do widzenia. To był odwyk. Dzięki.